Mecz z Białorusią rozegrany 4 dni po wielkim triumfie nad Norwegią dla nas był spotkaniem o pietruszkę. Dla wschodnich sąsiadów meczem o wszystko, który miał przedłużyć im szansę na awans do finałów. Rozkojarzonym Polakom spotkanie zupełnie nie wyszło. Składane propozycje przez mocniejsze teoretycznie reprezentacje od nas. Chcą z nami zagrać i Portugalczycy, także reprezentacja Grecji złożyła ofertę. Mamy również jesienią przecież rozegrać spotkanie wyjazdowe z Bąkiem. Teraz Bąk jest jego bitka, szansa na bramkę dla Białorusinów. Czy będzie gol? Świetnie za obronę, ale teraz Wasiliów pakuje piłkę do szafki. Na początku meczu po prostym błędzie tracimy gola. Gurienko. Szansa na kontrę dla polskiego zespołu, ale podtrzymany Karwan i będzie druga bramka. Na szczęście nie. Bardzo mocne uderzenie zza linii pola karnego Andrzeja Milewskiego. Jest mi wstyd za postawę reprezentacji Białorusi, mówił Małowiejew po konfrontacji z Ukrainą. Dzisiaj ta drużyna gra zupełnie inaczej. Teraz jest w polu karnym Olisa Debe. Trochę wyszła piłka za szesnastkę Olisa Debe. Trzech naszych zawodników, ale nie będzie bramki. Romaszczenko na lewą stronę. Jeszcze szansa przed reprezentacją Białorusi. Dudek. Brawo Jurek, kapitalna obrona. Odzyskał piłkę Karwan, który znalazł się w środkowej strefie boiska. Michał Żewłakow, znowu bliżej środka jest Koźmiński. Pokazuje się Świerczewski. Inne jednak rozwiązanie, szansa dla polskiego zespołu. Przyblokowany jednak Bartosz Karwan, szkoda. Na razie niezła ta gra gospodarzy w pierwszych 45 minutach. Zobaczymy, co dadzą zmiany przeprowadzone przez Jerzego Engela. Wasiliuk, zdobywca bramki w 8 minucie, już w polu karnym. Wasiliuk, ładny zwrot, ograł kłosa Wasiliuk i 2-0 dla Białorusi. Indywidualna akcja Romana Wasiliuka i 22-letni napastnik Spartaka Moskwa, proszę Państwa, zdobywa drugą bramkę. Jeszcze Świerczewski, odpychany ewidentnie tam przez Romaszczenkę. Nie wiem, dlaczego teraz nie zareagował Plauc. Rusza Romaszczenko, jest tam z przodu Wasiliuk. Kukiełka, Dudek, Wasiliuk jest niebezpiecznie, Wasiliuk, 3-0. Cóż za nieporozumienie pomiędzy Jerzym Dudkiem a Mariuszem Kukiełką. Po raz 10 w zespole narodowym, piłkarz Tiroli Innsbruck, ale teraz uwaga, bo 4-0 i nie uwierzą Państwo, ale bramkę zdobywa ten sam zawodnik. Roman Wasiliuk, 4 gole w jednym spotkaniu napastnika Spartaka Moskwa. Marcin Żewłakow, ładne odegranie do środka. Nie ma gola. Uderzał Jacek Krzynówek. Jeszcze 20 minut szans na to, aby zdobyć tutaj no chociaż jedną bramkę. Uwaga! Świetnie to Miłowicz po strzale Michała Żewłakowa. Straciliśmy piłkę. Czwórką wychodzą Białorusini. Już miał szansę Wasiliuk na pierwszy kontakt z piłką. Uwaga! Romaszczenko. Romaszczenko. Prawa noga Romaszczenko! A dzisiaj to będzie jego wielki dzień. Bez względu na to, czy Białorusini wywalczą drugie miejsce, czy też nie. Gol! Brawo! Wreszcie dla polskiego zespołu Marcin Żewłakow. Wykorzystał to dobre dośrodkowanie i zaskoczył Gennadija Tumiłowicza. Jacek Krzynówek, stały fragment gry, Krzynówek i gol! Nie ma bramki. Brawo, bliski brawo. Szczęścia był teraz Arkadiusz Bąk. Zagranie koniec do Jaskowicza, ale w tym momencie pan Konrad Plauc kończy ten smutny, przykry dla nas wieczór na stadionie Dinama w Mińsku. Cieszą się Białorusini, bo oni jeszcze mają szansę na awans do Mistrzostw Świata. Jeżeli zajmą drugie miejsce, jeżeli przeskoczą reprezentację Ukrainy, wówczas w dwóch barażowych meczach zmierzą się bądź to z drużyną Niemiec, bądź to z Anglikami. Myślę, że słuszne gratulacje odbiera teraz trener Małowiejew. On chyba też nie spodziewał się, że pokona Polaków w tak wysokim stosunku.